Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lacardum. Zapomniałem, że mam na sobie merch Adama, cholera jasna. Kochani, w dzisiejszym odcinku absolutnie proszę ignorujcie wszystkie ubrania, jakie mam na sobie. Nie widzicie ich, dobra? Ja nie mogę pozwolić, żeby Adamowi, Naruciakowi, Zimmermanowi lepiej szło w tym internecie ode mnie, więc ignorujcie ten merch, nic nie widzicie. I w dzisiejszym odcinku będziemy oglądać wasz ulubiony oczywiście program, czyli program pod nazwą Szkoła. I jest to oczywiście odcinek polecony przez widzów w wiadomości na Instagramie. Jeżeli chcecie polecić swoje odcinki, to właśnie wysyłajcie mi numer odcinka i nazwę serii wiadomości na Instagramie. Ale wracając, odcinek polecony przez widza, więc absolutnie nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, co się wydarzy w dzisiejszym odcinku. Jezu, w życiu chyba tak szybko nie mówiłem, jakiś speedrun robię odcinka, czy coś? Ale oczywiście zanim przejdziemy do oglądania, jak zawsze początek, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie mojego Instagrama. No już oglądajmy, zapraszam. Tomek Porębski jest uczniem drugiej D gimnazjum. Mać Tomek Porębski. Czy on musi być w absolutnie każdym odcinku? No i tak, owszem, z jednej strony fakt tego, że Tomek pojawia się w odcinku szkoły, oznacza to, że w tym odcinku prawdopodobnie ktoś zginie albo zostanie bardzo mocno uszkodzony, co jest na wielki plus dla mnie, bo to są zawsze fajne odcinki, jak ktoś sobie robi krzywdę. A z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, czy on przypadkiem nie jest reżyserem programu Szkoła, skoro tak często w tych odcinkach bywa. No i owszem, dokłada swoją rolę do każdego odcinka, no bo nikt mu przecież nic nie zrobi. Co reżyser na niego nakrzyczy? On jest reżyserem! Uff, dobra, zwentowałem się na Tomka Porębskiego. Zobaczmy, co przygotował dla nas w dzisiejszym odcinku. Po wczorajszej wywiadówce rodzice nastolatka byli bardzo niezadowoleni z jego wyników w nauce i uczeń musi poprawić oceny na koniec roku. Wpadł na pomysł, jak ułatwić sobie to zadanie. Chcę powiedzieć o tym przyjacielowi Grześkowi Jezierskiemu, który też słabo się uczy. Jezu, jeszcze Grzesiek tu jest! Jak ja nienawidzę Grzesia. Już tak się nie da żyć. Wiem, dlatego przygotowałem to. Co to jest? Walkie-talkie? Coś w tym stylu, to jest taka elektroniczna niania mojej młodszej siostry, nie? Młodszej siostry, no nie? To wcale nie jest moje i mała nie obserwuje, jak śpię sobie smacznie. To jest młodszej siostry! Na pewno, pewnie, jasne. To jest nadajnik, to jest odbiornik. I jak to zostawimy na przykład tu, to coś, to ja będę słyszał wszystko, co się dzieje tu. Patrz, włącz na A. Fajne. I weź to. Trzymaj. Patrz. 007, tu baza, zgłoś się. Ty, fajne. Jeszcze fajniejsze będzie, jak podrzucimy to do pokoju nauczycielskiego. Nie no, pogrzało cię. No i there you go, pierwszy pomysł Tomka, chce podsłuchiwać nauczycieli. A dopiero minęły 2 minuty odcinka. Co będzie dalej? Gówno, odpowiedź to gówno. Wiesz, jaki to jest pomysł, stary? Wiesz, jak nam to ułatwi życie? Poprawienie ocen będzie bułeczka z masłem, będziemy wiedzieli wszystko. Ale to wszystko, co się dzieje w tej szkole i co kłują nauczyciele. No fajnie, Tomek, wszystko się zgadza, ale wyobraź sobie, że nauczyciele w pokoju nauczycielskim pewnie rzadko rozmawiają o uczniach i o ocenach. Bo oni pewnie też chcą troszeczkę odpocząć od nauki, od ocen i tak dalej, więc Tomek, no nie wiem, w jaki sposób informacja, że pani Karina Kłosek żali się Dudziakowi, że na przykład odciski na stopach ma ci pomóc w nauce i poprawieniu ocen, ale trzymam za ciebie kciuk, trzymam. No dobra, ale jak nas z tym przepią, to wylecimy ze szkoły, rozumiesz? Nikt nas nie przyłapie, a wiesz, jak nam to ułatwi życie? Wchodzisz to czy nie? No nie wiem, ale chodźmy na info, bo nas wiedźma zje, dobra, już po dzwonku. Tomek chce namówić Grześka do podrzucenia podsłuchu do pokoju nauczycielskiego. Jest pewien, że dzięki temu uda im się poprawić oceny na koniec roku. No Tomuś, przepraszam bardzo, ale 30 sekund spóźnienia. Wiesz, co to oznacza? No, wskakuj do metalowego byka i cię przypalamy. Siadajcie, następnym razem wpiszę nieobecność. Trzyma. Ło, jak oni pracują na tej informatyce, god damn! Jak już mówiłam, algorytm zawiera opis czynności z... Zawręta baba. Tak wracając do tematu, to podsłuchiwanie to jest naprawdę zajebisty pomysł. Tomek, byłby to dobry pomysł, gdyby nie był twój! Andrzeju, chętnie byśmy pogadali, ale nie z tobą. W twoim wykonaniu ktoś zginie! No jakoś tego nie widzę. No po prostu to jest idealny pomysł. Będziemy mieli przecieki o pytaniach, o kartkówkach, a może jakieś pytania ze sprawdzianów wyłapiemy. Przecież nauczyciele o tym sobą nie gadają. A o czym mają gadać? Przecież to są cyborgi. Masz inny pomysł, żeby nie stracić kompa na wakacje? Nie wiem, no może uda nam się poprawić jedynki i zepniemy się, żeby nie dostać kolejny. Porębski, natychmiast proszę wstać. Już to widzę. Nie dość, że przychodzicie w trakcie lekcji, to jeszcze mi przeszkadzacie. Jezierski, co to jest algorytm? To jest... Algorytm? No przy pani, no przyznam, że nie mam pojęcia, ale wiem, co to są parabole i co robią. Dostajesz jedynkę. Porębski, co to jest algorytm? Algorytm, proszę pani, to może jest coś z funkcją? Tak, z funkcją. Siadaj, jedynka. Jak tak dalej pójdzie, będziecie mieć co najwyżej dopuszczającą ocenę na koniec. Ej, zdane, zdane. Ja myślałem, że będę kiblował, ale to dziękuję pani Kłosek. A win is a win. I don't care what y'all say, a win is a win. Dobra, wchodzę w to podsłuchiwanie. Tak myślałem.
Tomek ma rację, jak chcemy poprawić ocenę, to musimy się łapać wszystkich pomysłów. I nikt nie wpadł na pomysł nauki. Komu to potrzebne? Nikt w tej całej szkole nie wpadł na ten pomysł. Ja bym chyba zwariował, gdyby rodzice mnie odcięli od kompa. Może faktycznie ten podsłuch to dobry pomysł? Chłopcy zamierzają umieścić w pokoju nauczycielskim nadajnik elektronicznej niani. Dzięki temu będą mogli podsłuchiwać rozmowy nauczycieli. Pani profesor, bo toaleta się zatkała. Reakcja pani profesor na tą informację. A, to po to studiowałam tyle lat. Okej. Słucham? No zatkała się, woda nie spływa. Szybko musi pani coś z tym zrobić. Przecież dlaczego? Ja idź po panią woźną, dobrze? Ale nigdzie nie mogę jej znaleźć. Zaraz się zaleje szkoła. Dobrze, chodź, sprawdzimy to. Tomek, zgodnie z planem, wykorzystuje moment, że w pokoju nauczycielskim nikogo nie ma. Dziwny jakiś ten pokój nauczycielski. A gdzie są narzędzia tortur pani Kłos? A, dobra, ona w piwnicy to trzyma, głupi, ja zapomniałem, sorry. Chce ukryć podsłuch w niewidocznym miejscu. Nastolatek jest podekscytowany, bo wszystko się udało. Teraz czeka na Grześka. Przysięgam, no widziałem, jak muszla napełnia się wodą i napełnia, że zrazu się przelało. Tych szczegółów, dobrze? Ale pani profesor, ja przysięgam! Giga kupa! Gówno. Dobrze. No przecież wiedziałeś, że tam nic nie ma, no nie wiem, widocznie się odetkało. I co, udało się? Pewnie, że tak, jesteśmy jak tajni agenci. Misja wykonana. Zajebiście. Ale akcja. Jak podrzucałem ten podsłuch, czułem się jak prawdziwy James Bond. Przyznaję, Tomek trochę większy hardcore ode mnie. Ja najbardziej hardkorową rzecz, jaką zrobiłem, to wyniosłem klawiaturę z biblioteki, po czym ją odniosłem z powrotem na miejsce, tylko dlatego, bo chciałem sprawdzić, czy pani bibliotekarka zauważy. Nie zauważyła. Wszystko wyszło idealnie. Teraz wystarczy tylko uważnie słuchać, a ta szkoła nie będzie miała przed nami żadnych tajemnic. No i słuchaj, znalazłem wtedy ten hemoroid obok drugiego i ten drugi był jeszcze większy, rozumiesz? Nastolatkowie z zaciekawieniem słuchają, o czym rozmawiają nauczyciele. Twoja ona ma chyba kogoś. Czekaj, słuchamy dalej. No tak, siedziałam wczoraj. Myślisz, że chodzi o kłosek? No i kazałam kłosek na Karina usiadła obok mnie, jak zwykle zresztą. No i patrzę, no po niej coś skacze. No i po niej coś skakało i słuchaj, to była ropucha. I ta ropucha gadała. I mówiła Karinie Kłosek o jakichś tam, nie wiem, rączkach i nóżkach dzieci do eliksiru, coś takiego. Nic nie rozumiem. Co jest w garnku? Zupa z elfów i cebuli. Dobra, chcesz jeść? Co, ja też nie mogłam uwierzyć, no skąd na niej pchły? Co ty gadasz? No i słuchaj, patrzę. No a po niej ewidentnie coś skacze. Małe, czarne. Jak jeszcze zobaczyłam, że zaczęła się drapać i czochrać. Ty, ale... Nie przeskoczyły na ciebie? Czyli najwyraźniej Karina Kłosek ma pchły. Dobra, tego się akurat nie spodziewałem. Mówisz, zastanawiam się, czy myć się, czy czochrać? Chłopcy są rozbawieni, bo wydaje im się, że nauczyciele rozmawiają o nielubianej w szkole informatyczce Karinie Kłosek. Beka stulecia, stary. No. Musimy wszystkim o tym powiedzieć. To od razu reakcja Tomka. Wszyscy muszą o tym wiedzieć. Wszyscy! Mam wrażenie, że Tomek może mieć podobny stosunek do pani Kariny, co ja. Podobny chyba. Nie, wiesz, nie mów mi nic. Ale stary, musimy ostrzec wszystkich, zanim wiedźma ich pozaraża. Musimy coś zrobić. Chodź szybko, nie marnuj. Nigdy bym się nie spodziewał, że dzięki temu podsłuchowi zdobędziemy takiego newsa. Ocen dzięki temu nie poprawimy, ale drzeć łacha z tej wrednej Kłosek zawsze jest spoko. Nikt jej tutaj nie lubi. Ale Bek... Tomek i Grzesiek nie wiedzą, że Barbara Gruszka mówiła o swojej kotce, która wabi się Karina i są przekonani, że nauczycielka informatyki, której bardzo nie lubią, ma pchły. Ale i tak proszę pani trochę dziwnie nazwać kota po imieniu swojej koleżanki z pracy, Karina. Albo może na odwrót? Let him cook! Może to Karina Kłosek wzięła swoje imię od kota? Ja bym na jej miejscu też był taki wściekły. Panie, powiem ci... Elo mordy, słuchajcie, mamy ekstra newsa. Hej, co jest? Właśnie się dowiedzieliśmy, że Kłosek ma pchły. Co? Skąd wiecie? Widzieliście? Słyszeliśmy, jak Gruszka mówi do Dudziaka, że widziała, jak Kłosek się drapie i ma pchły. Ja sobie robię się przecież jakaś ściema. Przysięgam na mojego kompa. Na kompa? Stary, bez przesady, co? No bo jak bez kompa będę dalej oglądał wszystkie odcinki La Carnuma ze wszystkimi możliwymi reklamami i dodatkowo będę jeszcze klikał w niektóre reklamy, bo dzięki temu Paweł więcej jeszcze zarobi.
Jak na mnie wierzycie, to się zapytajcie Gruszki. Zawsze wiedziałam, że coś jest z nią nie tak. Ja wiem, że to jest śmieszne, ale musimy ostrzec jak największą ilość ludzi, bo przecież to już jest jakiś potwór, zaraza. A to nie jest tak, że skoro ma się pchły, to trzeba ogolić wszystkie włosy? No a ja słyszałem, panowie, że jak ktoś ma pchły, to trzeba odstrzelić, jak konia, który ma złamaną nogę. No to co, no wiemy, co mamy robić, no nie? No pie... Loć! Haha, mam przed sobą łysę kolano jak włosek. Ale dobra. Boże, moje włosy, przecież ona stała blisko mnie na lekcji. Zobaczcie, może mam coś we włosach. Ej, masz tu coś? Jezus Maria, no! Nie panikuj. Bardzo zabawne, wiecie, bardzo zabawne. No. Dobra, słuchajcie, ja i Grzesiek idziemy tam, będziemy mówić ludziom, a wy idźcie tam, dobra? No dobra, to cześć. Chodźcie. Może wydrukujemy jakieś ulotki na temat kłosek, co? Jeszcze ulotki? Boże, te dzieci są naprawdę złe, god damn! Ja myślałem, że ze swoimi debilnymi pomysłami ja jestem zły, ale w porównaniu do tych dzieciaków to łup! Dobry pomysł, chodź. I bardzo dobrze, niech wszyscy się dowiedzą, że informatyki już nas zapchlona wiedźma. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Grzesiu, ale ty doskonale przecież wiesz, jak każdy odcinek z tobą i Tomkiem się kończy. To pani Karina Kłosek się śmieje ostatnia. Za każdym dosłownie razem. Ja nam chciała dwóje z infant dać na koniec, to ich teraz ma za swoje. Karina Kłosek jest zaskoczona dziwnym zachowaniem uczniów. Pani Karino, pani już uczy w tej szkole tyle lat. Panią jeszcze cokolwiek dziwi? Nie wie, że za sprawą gimnazjalistów Tomka i Grześka szkołę obiegła sensacyjna wiadomość, że nauczycielka ma pchły. Ja słyszałem, że Kłosek ma podobno pchły, ścian w szyjach. No słyszałam, patrzcie, jaką ulotkę nawet znalazłam przed chwilą. Myślisz, że to jest prawda? No słyszałem, że no, dwóch gimbów ponad słyszała, jak Gruszka mówiła, że w ciuchlanie Kłosek szaleje w jakiejś robale czy coś. Jest! No, no i teraz, dzieciaki, przygotujcie się na Przecież to jest obleca. Co wy za bzdura Jezu, to jest Kłosek. Nie Kłosek, tylko pani Kłosek. A poza tym pytam, o czym rozmawiacie. Proszę mi pokazać tę ulotkę. Danger, Kłosek ma pchły, zachowaj dystans. Kto to zrobił? Pytam, kto to zrobił? No, nie wiem, podobno Tomek Poremski i Grzesiek Jezierski słyszeli, jak pani Gruszka mówiła, że pani ma pchły, no ale nie wiem, my tylko tak słyszeliśmy, no. Nie rozumiem. Barbara Gruszka rozsiewa takie plotki na mój temat? Nigdy ze sobą nie przepadałyśmy, ale tym razem posunęła się za daleko. Jezus Maria, pani Gruszko! Mam nadzieję, że ma pani dziś odłożony, podrobiony paszport i walizkę pieniędzy, żeby uciec i zacząć nowe życie na innym kontynencie pod nowym nazwiskiem. Nauczycielka jest zdenerwowana tym, że po szkole krążą obraźliwe plotki na jej temat. Chce jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę. Kłosek ma pchły, zachowaj dystans. Bardzo cię to śmieszy? Ty mnie pytasz, co to? Karina, spokojnie. Niemożliwe. Basia rozsiewa jakieś plotki na mój temat. Jacyś gimnazjaliści słyszeli, jakby się mówiła, że mam pły. Ja? Karina, przecież to jest jakaś pomyłka. Tak, pomyłka, skoro uczniowie słyszeli? Dobrze, słuchaj. Ja rzeczywiście rozmawiałam, ale z Tomkiem Dudziakiem i rozmawiałam o mojej kotce Karinie, która ostatnio faktycznie ma pchły. Ty masz kota, któremu dałaś na imię Karina? Na twoją cześć! Błagam, uwierz w to, uwierz! Karina, przecież to jest piękne imię. I to jeszcze zapchlonego na dodatek. No dobrze, słuchaj, to nie jest takie ważne. Ty wiesz, kto z uczniów mógł rozsiać takie plotki? Tak, Poremski, Jezierski z drugiej D. Mają teraz WF. No to może porozmawiamy z nimi i wyjaśnimy wszystko. Barbara Gruszka jest zszokowana tym, co usłyszała od Kariny Kłosek. Nauczycielki chcą jak najszybciej porozmawiać z Tomkiem i Grześkiem. Poremski, no Jezierski w tej chwili tutaj. Ach, klasyk. Co się stało? Za to, co zrobiliście, powinniście wylecieć ze szkoły. Ale co my zrobiliśmy? Czy to jest wasza sprawka, że cała szkoła mówi teraz o tym, że pani Kłosek ma pchły? Przepani najkochańsza, oczywiście, że nie nasza sprawka. My tylko podłożyliśmy podsłuch w pokoju nauczycielskim, usłyszeliśmy to, rozpowiedzieliśmy wszystkim i wydrukowaliśmy ulotki. Ale jak coś, to nie nasza sprawa, okej? No bardzo śmieszne, jak ci uczniowie mają być normalni, jak mają takie grono pedagogiczne? No ale my nic o tym nie wiemy. Przestań kłamać! Dobrze, spokojnie. Chłopcy, powiedzcie prawdę. No bo pani sama tak powiedziała do pana Dudziaka. No a my przypadkiem usłyszeliśmy. Przypadkiem? Wtykacie noc w nie swoje sprawy. No chłopcy, ja nie wiem, jak wy to usłyszeliście. Ja rzeczywiście rozmawiałam z panem Dudziakiem, no ale ja rozmawiałam o moim kocie. Jakim kocie? Tak, panowie, o kocie, który nazywa się Karina. Chłopaki,
Nie wiem, jak mi w ogóle do głowy przyszło, że pani Kłosek może mieć pchły. Dobre pytanie, jakoś tak naturalnie, po prostu tak uwierzyłem od razu, bo takiej nie lubię. Ciekawe. Był naprawdę bardzo niepoważny i myślę, że powinniście przeprosić panią Kłosek i odwołać te wszystkie plotki, które bardzo panią Kłosek obraziły. Przepraszamy. Będę wnioskowała na Radzie Pedagogicznej o obniżenie wam oceny ze sprawowania. Jedynki nam chcą obniżać. Karina, proszę cię, no. Słuchaj, przecież chłopcy tak naprawdę nie chcieli nic złego zrobić. Sama słyszałaś, że to było nieporozumienie. No ale co mnie to interesuje? Ośmieszanie nauczyciela, podsłuchiwanie? To jest w porządku? Powinni zostać ukarani za to. Co prawda, to prawda. Ja nie wiem, czy ja się starzeję, czy... To znaczy nie, no tak, starzeje się Jezus Maria. Starzeje się najwyraźniej, bo ja się absolutnie zgadzam z panią Kariną. No napiszcie w komentarzach, co wy uważacie, no ale sorry, no pani Karina ma trochę racji. Jeszcze bym się nawet zastanawiał, czy ich ukarać, ale do momentu, w którym wydrukowali ulotki. Jak już te ulotki zrobili, to tak, to już ich karzemy. Porozmawiam z nimi po WF-ie i odkręcą całą tą sytuację. A jeszcze raz zobaczę, że coś kombinujecie, to będę wnioskowała o usunięcie was ze szkoły. Zrozumieli? Tak. Chłopaki, zapraszam na salę. Mamy przewalone, starzy mnie zabiją, a jak ktoś znajdzie ten podsłuch, to w ogóle będzie nasz koniec. Nie panikuj, nikt nic nie znajdzie. Nie panikuj, na następnej przerwie zabieramy ten podsłuch. Na pewno. Chłopaki. Ale wiedźma się wściekła. Jak ona nie ma tych pcheł, to ja już zupełnie nie wiem, dlaczego jest taka wredna. Słyszałeś może, Tomek, o nienawiści do dzieci? Spróbuj, bardzo fajnie jest. Jebać małe dzieci prądem! By the way, pani Karina, która nienawidzi dzieci, jest nauczycielką. Przecież to jest mecz zrobiony w niebie. Ale Grzesiek ma trochę racji. Musimy zabrać ten podsłuch z pokoju nauczycielskiego. Dobra, chodź. Gimnazjaliści Tomek i Grzesiek po skończonych lekcjach czekają na okazję, żeby zabrać podsłuch z pokoju nauczycielskiego. Po tym, jak rozpowiedzieli obraźliwą dla Kariny Kłosek plotkę, zostali ukarani i boją się kolejnych konsekwencji, w razie gdyby ktoś odkrył, że podsłuchują nauczycieli. Smaszyca wychodzi. Ci, ta Kłosek jest jakaś nienormalna. Sorry, zaczytałem się. Kto właśnie mówił językiem prawdy tutaj? Dała mi jedynkę z informatyki na koniec. W maturalnej klasie. Przecież to nie do pomyślenia. Słuchaj, ja to załatwię. Ekstra, może wyłabym Kłosek z pokoju nauczycielskiego? Ja coś czuję, że to będzie dobra akcja. No. Proszę. Dzień dobry, pani Kłosek? Dzień dobry, tak, słucham pana. Jestem ojcem Leny Kasprzyk. Czy możemy zamienić słówko? A, witam! To pan tego kretyna wychował? Tak, proszę bardzo. Lena, usiądź. Nie no, ona nigdy stamtąd nie wylezie. Cicho, spokojnie. Według mnie to będzie zajebista akcja. Tylko ścisz to, bo tam ta dziewczyna tu siedzi. Dobra, luz na słuchaki, dobrze. ...na koniec roku z informatyki. No tak, z tego co pamiętam, oceny Leny nie są zachwycające. Ojciec jednej z licealistek jest zdenerwowany, bo jego córce grozi jedynka z informatyki. Mężczyzna chce przekonać nauczycielkę, żeby poprawiła uczennicy ocenę. Myślę, się uczy informatyki. No widzę, ale przecież sama pani rozumie, że to jest naturalna klasa. No przecież nie może powtarzać roku z powodu jedynki z informatyki. Nie może? To patera! No i pan, oceny mówią same za siebie. Prawda? No tak, ale przecież wierzę, że coś da się zrobić. Muszę przyznać, że chociaż Tomek i Grzesiu dobrze ukryli ten podsłuch tam za doniczką. Widzicie, tam ledwo go widać w sumie. Ja bym nie zwrócił uwagi, gdybym go aktywnie nie szukał wzrokiem. Więc tutaj naprawdę trzeba Tomka i Grzesia pochwalić, bo w innych programach, gdzie są ukryte kamery, choćby takim jak, nie wiem, Idealna Niania czy Sprzątaczki, te kamery to oni nawet nie starają się ich ukrywać. One stoją na środku pokoju, na statywach. I to jest po prostu komedia, jak te panie, nie wiem, Sprzątaczki czy Nianie w tych programach się potykają dosłownie o te kamery. A mimo wszystko ich nie widzą jakimś cudem. No to w tym przypadku jestem w stanie uwierzyć, że rzeczywiście nikt tego podsłuchu nie widzi. A zbliża się koniec tego roku? Nie sądzę, żeby dało się poprawić. Tak. Ale wie pani... ja miałem raczej na myśli... A co to za koperta? Ej, ja pierdzielę, oni proponują łapówkę. Ej, stary, nagraj to, szybko. ...jako dobrą propozycję. Te pieniądze na pewno wystarczą, żeby poprawić parę drobnych ocen. Nie no, pan chyba żartuje. Proszę to natychmiast wziąć i wyjść. No chyba pan sobie żartuje. Proszę tą gotówkę zabrać, wyjść mi stąd i wrócić ze złotymi monetami. Bo ja zbieram złote monety i potem na nich śpię w swojej norze. Drodzy pani, to... Zabrać, bo jak się... Łapówkę. Ej, to będzie gruba akcja. Źle da pani skończy.
Dobrze pani radzę. Nie może pan tego zrobić, to jakiś absurd przecież. Mogę i zrobię. Idę do dyrektora, przecież wiemy, że nienawidzą pani w tej szkole. Dyrektor na pewno uwierzy. Nie, dyrektor panu na pewno nie uwierzy. Zaraz znajdę świadka, który potwierdzi moją wersję. I wtedy zobaczymy. Szybko, chowaj to, wychodzę. Lena, potwierdzaj wszystko, co mówię, okej? Okay? Idziemy do dyrektora. Ej, stary, ale Kłosek będzie miał przesrany. Tomaszu Poremski, stoisz teraz przed decyzją, która prawdopodobnie jest najważniejszą decyzją twojego krótkiego życia. Masz do wyboru. Możesz raz na zawsze wyeliminować panią Karinę Kłosek z życia szkolnego, bądź możesz ją ocalić i jej pomóc, pokazując nagranie panu dyrektorowi. Decyzja należy, Tomaszu, do ciebie. No niby fajnie, ale ten facet przegiął, no nie? No proste, przecież to jakiś idiota. I dobra, chodź bliżej, może uspokoić. O co tu chodzi? Pani Małgosiu, to jest jakaś absurdalna sytuacja. Naprawdę, ten pan jest jakimś szaleńcem. Pani Karino, przepraszam, co się tutaj dzieje? Panie dyrektorze, to jest jakiś nonsens. Ten pan zaproponował mi łapówkę. Ponieważ jej nie przyjęłam, teraz mści się na mnie. To kłamstwo. Ta pani powinna zostać zwolniona, panie dyrektorze. No nie możemy dopuścić, żeby ta pani dalej wykorzystywała uczniów i ich rodziców. Dobrze, spokojnie. Proszę państwa, proszę o spokój. Lena, co ty wiesz na ten temat? No powiedz. Pani Kłosek się na mnie uwzięła. Jak tata wrócił z zebrania, był bardzo zdenerwowany i powiedział mi, że pani Kłosek zażądała od niego pieniędzy. Powiedziała też, że jeśli jej ich nie da, postara się, żebym nie ukończyła liceum. Mówiąc przez chwilę na serio, no wszyscy doskonale wiemy już, jaka pani Karina Kłosek jest dla tych uczniów i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, znaleźć się w takiej sytuacji to nikomu nie zazdroszczę. I nawet dla niej to jest przegięcie po prostu. Oskarżyć ją o coś takiego. Więc teraz ze szkoły powinni zostać wyrzuceni nie tylko Tomek i Grzesiek, ale także ta dziewczynka. Ba, nawet jej ojciec. Ja wiem, że on nie jest uczniem szkoły, ale niech też wyleci. Panie dyrektorze, ta pani powinna wylądować w więzieniu. Bardzo proszę, uspokoić emocje, dobrze? Pani Karino? Panie dyrektorze, pan chyba w to wszystko nie wierzy. Ja wiem, że uczniowie nie przepadają za mną, ale nigdy w życiu nie zażądałam od nikogo łapówki. Rozumiem, ale to jest poważna sprawa. Będziemy musieli to wyjaśnić. Jak wyjaśnić? Ja żądam natychmiastowego zwolnienia tej pani. Proszę pana. A nie no, jak pan żąda, to tak zwolnię wieloletnią pracownicę tej szkoły, bo pan żąda. Proszę mi nie mówić, co ja mam robić, a co nie, dobrze? Pani Karino, do czasu wyjaśnienia całej sprawy będę musiał zawiesić panią w pracy. Zawiesić? No nie jak wierzę. Zawiesić? Nie wierzę. Nie, to nie do wiary, co się wyprawia w tej szkole. Proszę pana, proszę trzymać emocje na wodzy, dobrze? Proszę pana, ja w tej chwili jadę zawiadomić prokuraturę. Oczywiście. Jasne? Pan ma takie prawo. Do widzenia. No i tak to się u nas w Warszawie załatwia. Córka będzie miała szóstkę z informatyki. Ale ta Kłosek ma dzisiaj pecha. Najpierw wszyscy się z niej śmiali, że ma pół, a teraz jakiś idiota chce ją wrobić w łapówkę. Nie sądziłem, że to kiedykolwiek powiem, ale trochę mi jej żal. Nie chce mi się wierzyć w oskarżenia dotyczące Kariny. Nie chcę uwierzyć w oskarżenia dotyczące Kariny. No owszem, no kiedyś biła uczniów, ich gryzła i tak dalej, ale przepracowaliśmy to. Od lat tego już nie robi. Are you sure about that? Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest bardzo trudna. Nie będzie łatwo wyjaśnić, że jest niewinna, jednak zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wyjaśnić tę sprawę. Nie, to co się przed chwilą stało. Masakra. Grześkowi żal nauczycielki, na której ciążą fałszywe oskarżenia. Gimnazjaliści mają uniewinniające Karinę Kłosek nagranie, ale boją się je ujawnić, bo musieliby przyznać się do podsłuchiwania nauczycieli. No to Tomuś, która tableteczka? Która? Może dwie naraz? Wtedy najlepsza podobno faza jest. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej mega niesprawiedliwie. A co poradzimy? A moglibyśmy, gdybyśmy pokazali nasze nagranie. Posrało cię? Chcesz się przyznać, że założyliśmy podsłuch w pokoju nauczycielskim? Nie ma opcji. W ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Dobra, nieważne, Tomek już wybrał najwyraźniej, okej? Okay. Do widzenia pani Kłosek. Ale czekaj, może jak się okaże, że to nie jest wina Kłosek, to Dyro nam odpuści. Serio, chcesz nadstawiać dupy dla Kłosek? Tak, chcę, chodź. Ja nie mogę... Stary, ale gdzie ty chcesz iść? Mówię ci, musimy to zrobić. Mimo, że chłopcy boją się kary za podsłuchiwanie, postanowili pokazać dyrektorowi nagranie uniewinniające nauczycielkę informatyki. No chłopcy, bardzo honorowo, bardzo dobrze. Akurat tutaj wielki plusik dla was, to znaczy dla Grzesia. Tomek nadal nie chce tego robić. To jest chore. Ej, patrzcie, Dyro idzie. Dobra. Nie wierzę, że dałem się w to wciągnąć. Panie dyrektorze, mam do pana sprawę. Chłopcy, ale przyjdźcie później, nie mam teraz czasu. Panie dyrektorze, ale to chodzi o panią Kłosek. Słucham? To chodzi o tą sprawę z łapówką. Skąd wy wiecie o jakiejś łapówce? Bo podsłuchiwaliśmy pokój nauczycielski. Co to znaczy podsłuchiwaliście? Normalnie, nianią elektryczną. Jak on nań? Panie dyrektorze, to jest nieważne, ale najważniejsze mamy to, że nagrane. Teraz chwileczkę, pokażcie mi to nianie. Nagraliśmy wszystko, jak ten gościu szantażuje panią Kłosek.
Nastolatkowie przyznają się dyrektorowi do podsłuchiwania. Mają nadzieję, że mimo wszystko nie wpadną w jeszcze większe kłopoty. Bardzo szlachetnie i zresztą pewnie chłopcy nawet nie zdają sobie sprawy, że właśnie ocalili dosłownie całe życie utrzymanie pani Kłosek. Ale i tak karę dostaniecie od niej. Wy to wiecie, prawda? Wy wiecie, że ona was zniszczy potem tak czy siak. Nie no, pan chyba żartuje. Proszę to natychmiast wziąć i wyjść. Radzę pani to zabrać, bo jak się dyrektor dowie, że chciała pani ode mnie wymusić łapówkę w zamian za poprawienie ocen, to się źle dla pani skończy. Dobrze pani radzę. Nie może pan tego zrobić, to jakiś absurd przecież. Mogę i zrobię. Idę do dyrektora, przecież wiemy, że nienawidzą pani w tej szkole. Dyrektor na pewno uwierzy. Dobrze. Wszystko się wyjaśniło, dzięki Bogu. To stąd te pchły? Tak. Jakie znowu pchły? No, nieważne. Dobrze, chłopcy, dziękuję wam, że pokazaliście nam to nagranie, ale podsłuchiwanie nauczycieli w pokoju nauczycielskim jest karygodne. Będę musiał was ukarać. Karygodne? Będę musiał was ukarać. Ale to jest program szkolny, więc wy wiecie, jak my karzemy, no nie? To co? Po dwa przysiady zróbcie i zapominamy o wszystkim. A nie mówiłem, wywalą nas. Możecie być pewni, że kara was nie ominie, ale dziękuję, że przyznaliście się. Nie ma sprawy, pani profesor. A skąd w ogóle pomysł, żeby podsłuchiwać nauczycieli? Chcieliśmy poprawić parę ocen na koniec roku. No i myśleliśmy, że jakieś pytania ze sprawdzian wyłapiemy. I wy myślicie, że nauczyciele w pokoju nauczycielskim o tym rozmawiają, tak? Dziękuję pani Kłosek, nareszcie ktoś to potwierdził. Słuchajcie, ale nie lepiej zrobić to w sposób konwencjonalny, nauczyć się, przyjść do szkoły, zdać i poprawić? No tak, ale gdzie w tym ryzyko? Gdzie w tym zabawa? Przepraszamy. Dobrze, słuchajcie, to rekwiruję, to wam oddam za chwilę, dobrze? Poczekajcie na korytarzu, a jutro widzę was z waszymi rodzicami. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Starzy, jak się dowiedzą, to chyba dadzą nam szlaban stulecia. Ale kurde, no Kłosek nam podziękowała, czyli ma jednak jakieś ludzkie odruchy. Tak, dzięki temu potwierdziliśmy, Tomek, pani Kłosek jest człowiekiem, udało się to. Ojciec licealistki wycofał się z oskarżenia Kariny Kłosek o rzekome wyłudzanie łapówki. Tomek i Grzesiek za podsłuchiwanie nauczycieli zostali ukarani uwagą z zachowania. Chłopcy cieszą się, że pomogli nauczycielce i są przekonani, że nie muszą już się jej obawiać. A może jakaś kara by się przydała dla ojca dziewczyny, który próbował wpierdzielić panią Kłosek w branie łapówek? Albo ewentualnie dla tej samej dziewczynki, która potwierdziła słowa ojca i powiedziała, że pani Kłosek chciała łapówki? Może jakaś kara? Nie? Nie? Tak? Też zrobiła dwa przysiady i zapomnieliśmy o tym? Okej. Spoko, nas na pewno nie zapyta. Teraz to jesteśmy jej pupilkami. Mamy immunitet. Słodko, że chłopcy tak sądzą. Słodko, przyznaję. I wchodzi pani Karina! Gdzie Tomek? Do odpowiedzi! Wstawaj, gnoj! Wstawaj! Dzień dobry. Siadajcie na miejsca. Pani przyszła. Widzę, że jesteśmy w komplecie. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj będziemy się odpytywać. O, Jezierski, proszę bardzo, wstań. Ale co to jak jest algorytm? Ale jak to? Masz jakiś problem? Nie umiesz? No nie. To proszę siadać, jedynka. Co? A to, że się nie przygotowałeś do odpowiedzi, to jest akurat twoja wina. No ja nie chcę nic mówić, nie? Ale... To jest jego wina. Trzeba było się spodziewać, że pani Kłosek cię zaatakuje, no come on! Ona jest jednym z tych nauczycieli, przy których trzeba przechodzić jak duch, żeby cię nie zauważyła nawet. A całą tą akcją zwróciłeś jej uwagę, ona wie teraz, że istniejesz i teraz masz przerąbane. A proszę pani, no jak to? A Peremski, widzę, że ty masz jakiś problem. Proszę tak. Bardzo, co to jest algorytm? Nie wiem, ale proszę pani, powinien nas miała nie pytać. Mordo, a ty myślisz, że jak wilk poluje na jakąś zwierzynę, to ta zwierzyna się pyta wilka, dlaczego zagryzł? No nie pyta, no to dlaczego ty pytasz panią Kłosek? No. Lew nie sprzymierza się z kojotem. Dostajesz jedynkę również. Ale proszę pani, jak to? Czaisz, to czemu ona chciała pytać? Nie wiem, stary, ale to wszystko przez ciebie. Trzeba było siedzieć cicho i się nie nacepiać. Przez to nie mam kieszonkowego do końca miesiąca. Ja widzę, że jedynki wam nie wystarczą. Dostajecie również uwagi z zachowania. Ale pani profesor! No i dobrze, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Odcinka poleconego przez widzów, więc dziękuję, kochani widzowie, za polecenie. Jeżeli macie jakąś opinię odnośnie dzisiejszego odcinka, to proszę zostawcie ją w komentarzach. Ja mogę od siebie dodać, tylko że mam nadzieję, że to jest ostatni odcinek z Tomkiem, do cholery jasnej. A w międzyczasie, jak piszecie komentarze, ja się będę z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Oczywiście, jak zawsze, koniec, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście na mojego Instagrama. I widzimy się, kochani, jak zawsze za 2 dni w kolejnym odcinku o godzinie 16. Do zobaczenia!